Jest początek 2006 roku. Wasz PC to prawdopodobnie coś pokroju Pentiuma 4 i jakaś kiepska wersja GeForce'a 4. Ale ważne, że Vice City chodzi i jest szansa, że pogracie w zapowiadanego już pierwszego Wiedźmina. Później okaże się, że tak naprawdę nawet wam nie ruszy, bo gra wymagać będzie pixel shadera w wersji drugiej, a wasza grafa takiej wersji nie wspierała. Ale to problem na przyszłość. Z wypiekami na twarzy czytacie newsy o nowych procesorach, których, tak wam się wtedy wydaje, i tak nigdy nie kupicie, bo kogo stać na procesor z najwyższej półki za 1000 zł, kiedy średnia krajowa wynosiła niecałe 2,5 tysiąca zł. Średnia, podkreślam. I wśród takich informacji znajdujecie notkę o nadchodzącej premierze procesora Intela dla tak zwanych entuzjastów za ceną dobrego samochodu. Wariactwo. Myślicie, ale w głowie pojawia się myśl. Co ja bym zrobił, gdybym miał dostęp do takiej mocy? 2 lata później wszyscy będą znali odpowiedź na to pytanie, bo wydajność tego samochodu procesora będzie dostępna dla wszystkich za normalne pieniądze. A jak ktoś był, jak to się mówi, w temacie, to nie musiał czekać 2 lat. I co robiliśmy z tą niewyobrażalną mocą? Cześć, tym przedługim wstępem witam was w kolejnym materiale. Tym razem pod lupę weźmiemy jeden z najdroższych konsumenckich procesorów, dwurdzeniowy, dwuwątkowy, jaki Intel posiadał w swojej ofercie. A jest nim? No na pewno nie Cortu Duo E8400. Nie, mówimy o procesorze, który pojawił się na rynku wcześniej. Jest nim Cortu Extreme X6800. Zapraszam do oglądania. Już na początku, specjalnie dla tych, którzy nie planują oglądać całego filmu, zdradzę, że Cortu Extreme X6800 nie był najmocniejszym procesorem dwurdzeniowym dwuwątkowym. To znaczy był, ale tylko przez chwilę. Krótką chwilę. To, co jest naszym punktem zawieszenia w tym filmie, to fakt, że był to jeden z najdroższych takich procesorów, jaki był sprzedawany przez Intela, a kosztował niecały $1000. Podczas gdy procesory dla tak zwanych normalnych ludzi chodziły nawet za 1/10 tej ceny. Dlaczego był taki drogi i dlaczego jak go kupiliście, to znajomi za plecami mówili, że jesteście frajerami? Dowiecie się z tego filmu. W materiale przybliżą realia, jakie panowały na rynku pecetów w okolicy daty wypuszczenia procesora, a później poskładamy na jego bazie peceta i sprawdzimy, jak radzi sobie zarówno ze starszymi grami, jak i tymi nowszymi. Zaczynamy. Choć wstęp był długi, to i tak nie był wystarczająco długi, aby dobrze oddać panujące wtedy realia. Zrobimy więc jeszcze jedną sentymentalną podróż w czasie. Bohater odcinka trafił do sprzedaży w trzecim kwartale roku 2006, na chwilę przed premierą PS3 w Japonii. Zdecydowana większość z nas siedziała wtedy na XP-ku, i to tym 32-bitowym. Głównie dlatego, bo Vista nie było jeszcze na świecie, choć nawet jak już się pojawi, to i tak niechętnie porzucaliśmy idyllę. Nasze pecety miały pod maską zwykle procesor jednorodzeniowy, bo te dwurdzeniowe były cały czas czymś nowym, co posiadali w zasadzie tylko ci, którzy dokonywali zakupu nowego notebooka czy komputera, zakładając, że mieli grubsze portfele. Ot, trzeba mieć z tyłu głowy fakt, że w 2006 roku 32-bitowe jednorodzeniowe procesory są cały czas czymś normalnym. Co ciekawe, był to okres, w którym AMD nie był chłopcem do bicia. Ba, wtedy to oni bili. To AMD wprowadziło pod strzechy procesory 64-bitowe, czyli znane wszystkim Athlony 64, psując tak naprawdę Intelowi plan totalnej dominacji na rynku procesorów. W skrócie wyglądało to tak. Intel nie chciał za szybko rezygnować z architektury 32-bitowej, bo sprzedaż była na przyzwoitym poziomie, a przesiadka wiązała się z dużymi kosztami inwestycyjnymi. W dodatku opracowanie architektury w taki sposób, aby była ona zgodna z architekturą 32-bitową, miało być problematyczne i tym samym Intel nie był na taką zmianę gotów. Ale co warte podkreślenia, ich pierwotny plan zakładał stworzenie nowej architektury bez zgodności z tą starą. A precyzyjniej, kwestia zgodności miała być rozwiązana z pomocą emulacji. Tak w ogóle, to Intel swoje 64-bity oparł o rozwiązania opracowane wspólnie z HP. Mowa o architekturze EPIC. Finalnie firma wypuściła swoje 64-bitowe procesory, ale były one targetowane na rynek wysoko wydajnych serwerów. Jednak wypuszczone w 2001 roku procesory Itanium okazały się klapą. Wiodący w branży dostawca procesorów zdumiewająco źle odczytał potrzeby rynku.
a brak prawdziwej 32-bitowej kompatybilności spowodował, że Itanium marniało. Według analityka Marka Melanowskiego z firmy badawczej IDC w 2003 roku na całym świecie dostarczono około 5,3 miliona serwerów, z czego 4,67 miliona, 87%, miało 32-bitową architekturę x86. Procesory Itanium znajdowały się w zaledwie 19 tysiącach serwerów. Donosi Computer World. Tymczasem w 2003 roku AMD, chcąc zerwać z metką tej firmy, która kopiuje Intela, postanawia wprowadzić na rynek konsumencki procesory 64-bitowe o nazwie Athlon 64, chwilę wcześniej wypuszczając 64-bitowe Opterony na rynek serwerowy. Ten krok pewnie nie zrobiłby na Intelu większego wrażenia, gdyby nie reakcja gigantów branży software'owej, którzy zaczęli wspierać architekturę AMD 64, która naturalnie była zgodna z 32-bitową. Tym samym Intel nie miał wyjścia i musiał zaprezentować swoją odpowiedź. Ta opieszałość szybko odbije im się czkawką, bo kiedy AMD 64 stał się standardem, Intel musiał dogadać się z AMD odnośnie licencji na architekturę, oddając im dostęp do kilku swoich kluczowych technologii w ramach umowy barterowej. I tak firma, która sama mówi o sobie, że jest w środku, dostała od AMD klapsa. Musieli więc zrobić coś, co pozwoli im przejąć pałeczkę lidera. Tym czymś będą procesory dwurdzeniowe, a zaczną w 2005 roku procesorami Pentium D. I zaczęło się. Pomyślcie jednak, z jaką przesiadką mieli do czynienia tamtejsi użytkownicy. Nie tylko z 32 bitów na 64, ale również z jednego rdzenia na 2 i chwilę później na więcej. Znalazłem artykuł w magazynie Chip, który dobrze oddaje realia, jakie panowały na rynku pecetów w połowie 2006 roku. Co istotne, pecetów kierowanych do graczy. Posłuchajcie. Każdy kraj ma też swoją specyfikę graczy. W Polsce konfiguracja komputera dla gracza jest inna niż ta, którą pochwali się Niemiec czy Amerykanin. Po zasięgnięciu informacji w sklepach komputerowych i wśród osób namiętnie grających okazało się, że w domach polskich graczy spotkać można najczęściej maszynę zbudowaną na bazie Athlona 64 3000+, koniecznie z jądrem Denis, gdyż ten rdzeń lepiej się podkręca. Ostatnio w giercowych PC-tach zaczął się też pojawiać Intel Pentium D805, który jest najtańszym dwurdzeniowym procesorem na rynku. A tak wyglądały przykładowe konfiguracje, jakie przytoczono w artykule. Czyli za około 4000 można było mieć całego peceta, który był określany mianem komputer klasy średniej. Ile więc kosztował X6800? Otóż we wrześniu 2006 roku procesor ten kosztował 4,5 tysiąca złotych. Czyli sam procesor kosztował niewiele więcej niż taki przeciętny komputer do grania. Powiedziałem wcześniej, że kosztował tyle co samochód, no to proszę, znalazłem gazetkę Autogiełda Dolnośląska i w numerze z końca września 2006 roku znalazłem takie oto perełki. Chrysler Neon, 95 rocznik, z klimą i tempomatem, 170 tysięcy przebiegu. Deulanos w wersji sedan, 97 rok. Wózek widłowy Rack o udźwigu do 1,5 tony. Mitsubishi Sigma, trochę starsze, bo 92 rok, ale to przecież Mitsubishi. Wspomaganie kierownicy, szyber dach, elektrycznie otwierane szyby i do tego instalacja gazowa. Albo taka Astra Kombi, rocznik 95, z relingami dachowymi i welurową tapicerką. Znalazło się też coś dla fanów polskiej motoryzacji. Polonezik Atu Plus, przerobiony na gaz, of course, rocznik 2002, chyba klepany, bo coś podejrzanie tani. Znalazłem nawet Golfa Trójkę z 92 roku ze wspomaganiem i centralnym zamkiem. A jak ktoś miał znajomego mechanika albo sam znał się na szpachlowaniu, to mógł zdecydować się nabyć rennówkę Clio 2 z 99 roku, o którym ogłoszeniodawca napisał mocno uszkodzony. Każda jedna z tych perełek motoryzacji mogła być wasza w 2006 roku za cenę omawianego procesora, czyli za 4,5 tysiąca złotych. A jeśli poczekalibyście kilka miesięcy, to taka BM-ka mogła być wasza. To co, że cieknie olej z silnika i skrzyni biegów, to jest bardziej problem innych kierowców na drodze niż wasz. Oczywiście dzisiaj też można kupić samochód za ceną procesora dla entuzjastów, ale minimalne krajowe w 2006 roku wynosiło 900 zł brutto, a w 2024 jest to ponad 4200 zł. Przy czym cena takiego procesora dla entuzjastów, np. i9-13900KS, to nieco ponad 3200 zł. Więc za minimalną krajową można takiego kupić, a kiedyś trzeba było odkładać na niego miesiącami.
wracamy do naszego Core'u Extreme X6800. Procesor był drogi, to chciałem powiedzieć. I byłoby to usprawiedliwione, jeśli za taką ilość cebulionów kupowało się procesor na dekadę. Na przykład ja pracowałem dekadę na moim poprzednim procku, który wcale nie był dla entuzjastów. W przypadku omawianego procesora tak jednak nie było, bo zestarzał się on, tak jak jego nazwa podpowiada, ekstremalnie szybko. Powiedzę, że się czepiam, że jestem gołopupcem i że żal mi tyłek ściska, bo nie było mnie na takiego stać. Okej, pewnie macie rację, ale co powiecie na to, że w maju 2008 roku Intel cały czas sprzedawał X6800 za 3970 zł? Powtórzę, 3970 zł. W czasach, kiedy na rynku były już modele Core'u Quad, w tym kultowy Q6600, który kosztował w tym samym czasie 720 zł. No dobra, ale pewnie chwilę później się opamiętali. Pewnie sobie pomyśleliście. No tak jakby. W grudniu tego roku procesor staniał do poziomu 3060 zł. Q6600 kosztował wtedy już 540 zł. I w dalszej części materiału sami się przekonacie, czy warto było tak przepłacać za ekstremalny procesor, bo pokażę, jak to wyglądało w praktyce. Są takie rzeczy na tym świecie, których nigdy nie zrozumiem. Fizyka kwantowa, Silmarillion, fenomen TikToka, humor zoomerów, czy wycena procesorów Intela. I może pomyślicie, że działo się tak, bo AMD nie miało żadnej odpowiedzi na tę niewyobrażalną moc. Otóż mieli, i to szybciej niż Intel, czyli właściwie to X6800 było odpowiedzią na produkt od AMD. Konkretnie był to Athlon 64 FX62. CPU ten pojawił się na półkach sklepowych już w maju 2006 roku i kosztował też w okolicy $1000 w hurcie. I jak już procesor od Intela dojechał na pole boju, to uczciwie trzeba przyznać, że rozjechał procka od AMD, ale tak delikatnie rozjechał. To znaczy wygrywał w większości testów, ale często o niewiele. Różnica była jednak widoczna w dynamice obniżki ceny. W styczniu 2008 roku, czyli jak już kurz opadł i na rynku były już dużo lepsze procesory, to produkt Intela kosztował cały czas jak za produkt premium, a FX62 był do wzięcia za 730 zł. I była też możliwość wzięcia czegoś nowszego, np. Athlona 64X2 6400+ AM2 za 692 zł. A gwoździem do trumny niech będzie fakt, że głupi Core'u Duo E6850 za 865 zł bił X6800 niemal w każdym teście. Jeśli wy coś z tego rozumiecie, to wysmarujcie komentarz pod filmem. Na koniec tego rozdziału słowo uzupełnienia, bo w całym materiale mówię, że był to jeden z najdroższych procesorów dwurdzeniowych od Intela. To znaczy, że były inne tak samo drogie. A jakie? Podpowiem, że nigdy po premierze X6800 Intel nie sprzedawał za takie pieniądze procesorów dwurdzeniowych. Mówimy zatem o jakimś starszym tworze. Otóż do czasu premiery X6800 palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o cenę za dwurdzeniowca, dzierżyły procesory z ekstremalnej serii Pentiumów D. Zarówno pierwsza generacja tych CPU, czyli Pentium Extreme Edition 840, który miał premierę w 2005 roku, jak i druga generacja, czyli modele 955 i 965, które pojawiły się na początku 2006 roku, były sprzedawane za $999 w hurcie. Okej, mamy więc wydajny, dwurdzeniowy, dwuwątkowy procesor od Intela, któremu firma zapomniała skorygować ceny nawet 2 lata po premierze. Bywa. W przypadku niektórych firm częściej niż rzadziej, ale nie będę się wyzłośliwiał. Ta, nie będę. Przyjrzyjmy się, z czym mamy właściwie do czynienia, a w tym celu zbudujemy sobie peceta. Przegląd platformy zaczniemy oczywiście od samego X6800. Procesor ten został wykonany w procesie 65 nanometrów. I jak już wielokrotnie mówiłem, ale dla porządku powiem jeszcze raz, jest to procesor dwurdzeniowy dwuwątkowy o taktowaniu 2,93 GHz. TDP oszacowano na 75W, szyna 1066 MHz, a cache'u drugiego poziomu jest całe 4 MB. Miejcie też na uwadze, że ta cena na dzień dobry, czyli $999, to cena w hurcie, czyli za 1000 sztuk, a co za tym idzie, cena w sklepie była jeszcze wyższa. Zastanawiacie się pewnie, jak to wyglądało na tle innych procesorów, jakie Intel zaprezentował w tym okresie. Cóż, na papierze wygląda to średnio. FSB takie samo we wszystkich modelach. Cache tylko w tych najtańszych modelach mniejszy. Jeśli weźmiemy do dalszego porównania topowy, zwykły procesor, czyli E6700, to nawet taktowanie niewiele większe w X6800.
Za to metki z cenami. Tutaj już widać różnicę, bo cena wspomnianego E6700 wynosiła $529. Jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżniała ten chip na tle większości dwurdzeniowców oferowanych przez Intela. Mianowicie procesory z serii Extreme miały odblokowany mnożnik. A czy warto było płacić małą fortunę, aby podbić zegar i tak najmocniejszego procka? Nie, ale kto bogatemu zabroni? Bogatszy. Słuszna uwaga. Tutaj muszę coś zaznaczyć, otóż pomimo moich opryskliwych komentarzy pod kątem tego procesora, to musicie wiedzieć, że w chwili swojej premiery był to absolutny top. I to nawet bez OC. Jeśli więc kupiliście taki CPU, to przynajmniej przez chwilę mogliście się cieszyć posiadaniem ponadprzeciętnego procka. Ale dosłownie przez chwilę, bo już kilka miesięcy po premierze X6800 miała premiera procesorów czterordzeniowych z rodziny Kensfield. To m.in. Q6600, ale też Core2 Extreme z rodziny QX6000, o którym prasa pisała tak. Osoby zajmujące się obróbką grafiki 3D powinny ucieszyć się z nadchodzącej premiery procesorów czterordzeniowych. Przekonuje o tym benchmark POV Ray Beta 15, gdzie Kensfield uzyskuje rezultat około 80% lepszy niż X6800, 2593 kontra 1431 punktów. Potężną moc obliczeniową potwierdza również 3DS Max 8SP2. Rendering sceny zajął czterordzeniowcowi 49 sekund, a właściciel dwurdzeniowego X6800 musi poczekać na pojawienie się obrazka o 31 sekund dłużej. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku kodowania filmów kodekiem DivX625. Tu quad-core uzyskuje o 40% lepsze rezultaty. Mój niesmak, jeśli chodzi o ten procesor, budzi jedynie polityka wyceny, a dokładnie to, jak szybko z topowego procesora stał się przeciętniakiem i pomimo tego faktu firma matka cały czas chciała za niego górę pieniędzy. I oczywiście nie bronię jakiejś firmie żądać za swoje produkty góry pieniędzy, po prostu rezerwuję sobie prawo do mówienia głośno, że mi się to nie podoba. Twój czas przyjdzie. Aha, jeśli myślicie, że ta wysoka cena to zwykły chochlik drukarski w magazynie Chip, skąd biorę te ceny, to informuję, że znalazłem jeszcze inne źródła i te ceny się pokrywają. Czasami parę złotych w jedną stronę albo drugą, ale ogólnie rzecz ujmując, są podobne. Sprawdziłem też ceny za granicą. I cóż, tam jest jeszcze gorzej. Zacznijmy od tego wykresu z historią ceny w serwisie CPU World. Jak widać, twierdzą oni, że cena ani drgnęła przez lata i utrzymywała się na poziomie $1000. To jednak wygląda podejrzanie, może zwyczajnie ktoś tego wykresu nie uzupełnił, pomyślałem. Jednak im dłużej dłubałem, tym więcej dowodów znajdowałem na to, że ta cena faktycznie była na niezmienionym poziomie przez lata. Dla przykładu znalazłem informacje odnośnie jednej z obniżek cen z końca marca 2007 roku. I są tam wszystkie procesory z serii 6000, z wyjątkiem X6800. Najbardziej dziwi jednak to, że nawet w maju 2008 roku procesor był sprzedawany w hurcie za $999, co podaje magazyn Computer Power User. Co prawda wpisali nazwę procesora z błędem, ale po reszcie danych widać, że chodziło im o X6800. Wygląda też na to, że za granicą cena w detalu zamiast spadać, to rosła. Nie bardzo rozumiem, dlaczego cena w złotówkach była taka dynamiczna, jedyne co przychodzi mi do głowy to to, że kurs dolara mógł ulegać znaczącym zmianom, a to faktycznie były takie czasy. Idziemy dalej. Za chłodzenie w zestawie odpowiadać będzie całkiem wydajny dwuwentylatorowy Silentium PC Grandis 2. Niewiele mam do powiedzenia o tym coolerze, jest dobry i był atrakcyjnie wyceniony, jak był w sprzedaży. Jeśli szukacie dużej, wydajnej używki, to warto się nim zainteresować. Przechodzimy do płyty głównej, a ta? A ta będzie niebanalna. Tak się składa, że jakiś czas temu wszedłem w posiadanie płyty pod socket 775 od Intela o nazwie D975XBX2, na którą zwykło się mówić BADX2, czyli zły topór 2. Cacko! To właśnie ten model Intel kierował do mistycznych entuzjastów, którzy chcieli wykręcać ich procesory do granic możliwości. Jest to więc płyta z najwyższej półki i trzeba było za nią słono zapłacić. Niestety nie znalazłem jej ceny w złotówkach, ale znalazłem ją w brytyjskim sklepie i po przeliczeniu wychodzi, że kosztowała coś w okolicy 1000 zł. Nie myślcie jednak, że był to jakiś cud. Konkurencja oferowała również płyty dla entuzjastów i często były one lepsze. Oraz, oczywiście, za mniejsze pieniądze niż za produkt Intela. Wspomnę chociażby o Abit AW9D Max, czy MSI 975X Platinum, czy Asus P5WDH. W tym czasie płyty dla niemistycznych, zwykłych ludzi mieściły się w przedziale 200-400 zł, gdzie płyta za 400 zł była już naprawdę dobra.
Wracając do naszej płyty. Mamy tutaj chipset 975X, 4 sloty na pamięć, a maksymalna jej ilość to 8 GB. DDR2-800. FSB, jakie tutaj uraczymy, to 1066 MHz. I to jest problem. Ale w kontekście użytkownika, który kupił płytę w tamtym czasie, był to taki problem w stylu: muszą dać komuś 10 zł, ale mam same stówy w portfelu. Czyli problem, ale nie jest to problem w stylu: jestem głodny i nie mam nic w lodówce. Więcej o tym później. Pamięci wsadziłem do środka max ile mogłem, czyli 8 giga. Jak i zwykłe DDR2-800. Przyznaję, że przydałyby się z jakimś radiatorem, ale nie miałem takich pod ręką. Zasilacz, jaki użyłem, to Thermaltake 630 W. O niezłej sprawności. Sprawdzony w boju i wystarczający do celów, jakie sobie postawiłem. Dalej mamy dysk systemowy SSD, na którym rezydować będzie Windows 10 i randomowy talerzowy dysk na dane. Pora na ostatni komponent, karta graficzna. Długo rozmyślałem nad tym, jaki model wybrać. Czy coś nowszego, czy raczej coś bliższe datą wypuszczenia na rynek procesorowi, który wałkujemy. Postanowiłem iść środkową drogą. Nie zdecydowałem się na grafikę z około 2006-2007 roku, bo doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu, bo żadna względnie nowa gra by na tym nie ruszyła, ponieważ pojawiłyby się problemy z DirectX-em albo z za małą ilością VRAM-u. I to nawet gdybym użył topowej grafiki z tamtego okresu. Dodatkowo testowanie starszych gier uznałem za zbędne, bo co miałbym wam niby udowodnić, że topowy procesor i topowa grafika radzą sobie świetnie z każdą grą z tamtego okresu? Mówię wam to bez testowania i dodaję gwiazdkę w rogu ekranu z jednym wyjątkiem, o którym później. Wkładanie tutaj jakiegoś RTX-a to też kiepski pomysł, bo te najnowsze gry i tak tutaj nie ruszą, choćby dlatego, bo mamy tylko dwa rdzenie. Postawiłem więc na coś z rodziny GTX, ale z twistem. Otóż mam w kolekcji pewną kartę graficzną, która jest tak absurdalna, że prawdopodobnie nigdy nie miałbym okazji, aby użyć jej w jakimś filmie i będzie ona perfekcyjna na tę okazję. Oto ona. Zastanawiacie się pewnie, co w niej takiego absurdalnego, przecież to tylko zwykła 3-slotowa grafika. Otóż absurd wynika z faktu, że jest to... GTX 960. Tak, firma Inno3D wpadła na pomysł, aby GTX-a 960 chłodzić w taki oto sposób, podczas gdy konkurencja nierzadko produkowała te grafiki w takim wariancie. Choć najczęściej były to takie standardowe dwuslotowe, dwuwentylatorowe warianty. I prawdopodobnie jest to jedyny 960 w wersji 3-slotowej. Szukałem, ale nie znalazłem innego. Myślę, że GTX 960 będzie odpowiedni do naszych celów. Nie stanie na drodze do odpalenia nowych gier, bo i wspiera nowe DirectX-y, jak i posiada 2 GB VRAM-u i nie będziemy mieć do czynienia z sytuacją, że to grafika ogranicza nasz system. W tym zestawie to CPU będzie wąskim gardłem i o to chodzi. Ok, wszystko poskładane, Windows, Steam i inne epiki zainstalowane, bierzemy się za testy. Oj, narobiłem się przy tym rozdziale. Doszedłem bowiem do wniosku, że podanie wyników samego X6800 nic wam nie powie. Zwykłe liczby, może małe, pewnie duże, ale jak się to ma do innych procesorów dostępnych wtedy na rynku? Dlatego przetestowałem na tej samej płycie z użyciem tych samych podzespołów dodatkowo dwa inne procesory. 4-rdzeniowy Q6600 i 2-rdzeniowy E6600. I dotyczy to też gier. Ale to jednak nie koniec, bo X6800 przedstawiam w wersji bez OC, jak i z podkręceniem. Bierzemy się więc za OC. Mnożnik jest tutaj odblokowany, więc od niego zacząłem. Wartość, przy jakiej zostałem, to 13, a FSB podbiłem do 279 i ustawiłem 1,5 V na procesorze. Rezultatem jest częstotliwość 3,62 GHz i jest to max, aby z takim chłodzeniem uzyskać stabilną maszynę, która wytrzyma pod obciążeniem cały dzień. Po potraktowaniu ciekłym azotem można liczyć na o prawie 2 GHz więcej. A na jakie osiągi można było liczyć pod tak agresywne moce? Trwa rywalizacja, komu uda się uzyskać najlepszy wynik w programie SuperPI, czyli najszybciej wykonać skomplikowane operacje matematyczne. Niedawno padł nowy rekord. Uzyskano go na X6800, który przy wykorzystaniu kłodzenia ciekłym azotem osiągnął zegar aż 5501 MHz. Rekordowy wynik SuperPI w przeliczeniu milionowej próbki wynosi 9,2 sekundy. Dla porównania, Athlon XP pracujący z zegarem 2 GHz potrzebuje na przeprowadzenie tych samych obliczeń blisko 50 sekund. Na YouTube znalazłem film, gdzie ktoś na ciekłym azocie dobił do 5,6 GHz.
Link w opisie. A serwis HWBot podaje, że średni wynik na chłodzeniu wiatrem to 3,5 GHz. Następny krzem, który będziemy męczyć, to Corto Duo E6600. Dwa rdzenie, dwa wątki, proces 65 nm, 4 mega cache L2 i bazowe taktowanie na poziomie 2,4 GHz. Dodałem tego procka właściwie w jednym celu, aby pokazać, jak bardzo nieopłacalnym zakupem był X6800, bo E6600 zadebiutował niemal w tym samym momencie co bohater odcinka, kosztując przy tym zaledwie $315. I sami się przekonacie, jak ta cena ma się do ekstremalnego modelu. Od razu zaznaczę, że wyniki E6600 bez OC nie zachwycają, bo i nie miały zachwycać, to był w zasadzie typowy średniak, ale po OC było się już czym chwalić na dzielni. Z podkręceniem E6600 na tej płycie było więcej zabawy, a żeby być konkretnym, to problemów było więcej, a nie zabawy. Muszę jednak uczciwie przyznać, że to niekoniecznie wina płyty, a wina mojej nieznajomości tej płyty. Z pozoru zadanie proste. CPU jest zablokowany, więc aby podskoczyć z 2.4 na powiedzmy 3 GHz, podbijamy FSB do 333. Odrobinę więcej voltów na CPU i na takiej płycie nie powinno być problemów. Zwłaszcza w parze z takim coolerem. Problemem okazały się ustawienia częstotliwości pamięci, bo skoro podkręcamy metodą FSB, to musimy skorygować wartości na pamięciach. Przypominam, że mamy tutaj płytę z soketem 775. Dawno, dawno temu były nawet strony z kalkulatorem do tego systemu, ale niestety już nie działają. I tak spędziłem tutaj chwilę, a na domiar złego, aby w ogóle myśleć o ocenie tej płycie, konieczne jest przestawienie jednej z worki w celu aktywowania trybu konfiguracji. A po skończonej pracy trzeba przełączyć z workiem w tryb normalnej pracy i czynność trzeba powtarzać za każdym razem, jak OC się nie uda. Czyli często. No ale jak już rozgryzłem ten system, to pozwoliłem sobie na odrobinę większe OC niż planowałem. I zamiast podkręcenia na poziomie 3 giga, zostałem przy 3,3 GHz. I gdybym miał lepsze ramy pod ręką, to pokusiłbym się o więcej. Ale nie dużo więcej. Temperatura pod obciążeniem to już w szczycie 55 stopni. A graniczna to 60 stopni. Mogę jeszcze zjechać z voltami na CPU, co obniżyłoby temperaturę, ale przede mną było jeszcze sporo testów, a i tak nie planowałem siedzieć na tym kompie dłużej niż na czas ich trwania, więc zostawiłem to. Działa, nie sypie bluescreenami i wytrzymuje cały roboczy dzień pod obciążeniem. Przy okazji muszę się wam czymś pochwalić, ale zacznę od podkreślenia, że nie czuję się ani nigdy nie pretendowałem do miana overclockera. Ot, jak każdy z was, pierwsze co robię po poskładaniu nowego kompa, to wchodzę do BIOS-u i odruchowo podbijam CPU o kilka nędznych MHZ-ów. Nigdy nie staram się bić jakichś rekordów, a ciekły azot to wlewam co najwyżej do drinka. Jednak przy okazji zabawy tym CPU udało mi się zrobić życiówkę, bo podkręciłem układ o 900 MHz. Ech, cudowne czasy podkręcania Corto Duo. Tyle miłych wspomnień. I tych złych też. Trzecim procesorem będzie dobrze wszystkim znany Corto Quad Q6600. Klasyk, więc nie będę się o nim rozgadywał. W skrócie 4 rdzenie, 4 wątki, taktowanie 2,4 GHz i 8 mega cache drugiego poziomu. Czyli dwa razy więcej niż dwaj inni kandydaci. Tego układu nie podkręcałem, choć oczywiście było to możliwe i często praktykowane. Chciałem dodać jeszcze jakiś procesor z nowszej serii, ale już z serią 7000 miałem problemy, choć znalazłem informacje w sieci, które podpowiadały, że są użytkownicy, którzy jakoś połączyli te dwa światy. U mnie, pomimo wgrania najnowszego BIOS-u, płyta nie wykrywała tych procesorów prawidłowo, obniżając ich taktowanie do jakiegoś niskiego poziomu. Z serią 8000 jest jeszcze gorzej, ale można to zrozumieć, bo wszystkie procesory z tej serii mają FSB 1333 MHz, a płyta obsługuje tylko te z FSB Max 1066 MHz. Sami odpowiedzcie sobie na pytanie, czy ta sytuacja by was nie zdenerwowała, bo aby cieszyć się takim drogim prockiem, potrzebowalibyście równie drogiej płyty. No może nie równie drogiej, ale po prostu drogiej. I jak dwa lata później pojawi się taki E8400, to okaże się, że nie tylko wydaliście fortunę na procka, który już wydajnością nie zachwyca, to w dodatku płyta, którą kupiliście za niemało cebulionów, jest już do niczego, bo te lepsze Corto Duo są z nią niekompatybilne. Podsumowując, w wyścigu mamy trzech zawodników: X6800 plus wersja OC, następnie podkręcony E6600 oraz Q6600 ze stokowym zegarem. Do biegu, gotowi, stop.
Zanim przejdziemy do testów właściwych, jeszcze raz chciałem skierować Waszą uwagę na ceny tych układów. Ceny, które widzicie, pochodzą z tego samego okresu, dokładnie z lipca 2007 roku, czyli pół roku po premierze Q6600, który jest najmłodszy z gromadki. Programami testowymi procesorów będą Cinebench w wersji R11.5 oraz R15. Nowszych nie sprawdzałem, bo nawet te, które wybrałem, są za nowe dla tych układów. W Cinebench R11.5 wyniki testu przy wszystkich rdzeniach wyglądają tak. Czyli wygrywa Q6600, a przegrywa niepodkręcony X6800. Sytuacja zmienia się diametralnie w teście jednorodzeniowym, gdzie najniżej taktowany Q6600 zamyka peleton, a na szczycie podium staje podkręcony X6800. Przeskakujemy do wersji R15. Niepodkręcony X6800 wyciska 138 punktów, a podkręcony już 172. E6600 pokazał całkiem niezłe 160 punktów, a jedyny czterordzeniowy z wyścigu pokazał wynik w postaci 237 punktów. Nice. W teście pojedynczego rdzenia porażka na wszystkich frontach. X6800 po OC pokazał słabe 88 punktów, bez podkręcenia oczywiście gorzej, 74 punktów, E6600 niewiele mniej, 71 punktów, a Q6600 wycisnął marne 62 punkciki. Tak dla zabawy sprawdziłem, jak wyglądałyby wyniki, jeśli wszystkie układy będą pracować z częstotliwością 2,4 GHz, czyli dla dwóch chipów jest to częstotliwość bazowa, a na X6800 po prostu zjechałem z taktowaniem. Przy okazji możecie się przekonać, jaki przepływ mocy nastąpił w przypadku E6600. Ograniczyłem się tylko do testu Cinebench wersji R15. Wyniki benchmarku wielordzeniowego są całkiem ciekawe, bo oto X6800 zrównuje się wydajnością z E6600 i naturalnie Q6600 uzyskuje wyraźnie lepszy wynik. Najbardziej jednak ciekawiły mnie i Was pewnie też wyniki w teście jednorodzeniowym. Wyglądają tak. Czyli prawie remis. Przeskakujemy do Firestrike'a. GTX 960 najlepiej czuje się w parze z Q6600, co podpowiada nam, że ten test lubi procesory, które mają więcej niż dwa rdzenie. W każdym razie mamy 5654 punktów. Na drugim miejscu X6800 w wersji OC, 5183 punktów. Podium zamyka E6600, który uzyskał 5041 punktów. A najgorzej wypada najdroższy X6800 bez podkręcenia, 4606 punktów. To teraz dla odmiany test, który nie premiuje wielordzeniowych procesorów, Yongin Valley, przy wysokim profilu jakości grafiki. Tutaj to właśnie Q6600 uzyskuje najgorszy wynik, 48,8 klatek. Trochę lepiej wypada niepodkręcony X6800, 51,2. A zdecydowanie lepiej prezentuje się E6600, wynik to aż 60,8 fpsów. Najlepiej wypada natomiast X6800 po OC, 62 klatki. Następny test to PC Mark 10. 2549 punktów to najlepszy wynik i udało się go uzyskać w parze z podkręconym X6800. Dalej mamy, niespodzianka, E6600. 2485 punktów. Na trzecim miejscu z wynikiem 2310 punktów uplasował się zestaw z Q6600. Najsłabszy wynik zobaczyłem w parze z niepodkręconym X6800, 2112 punktów. Zerknijmy w tym miejscu do prasy. W magazynie Komputer Świata Ekspert znalazłem testy procesorów z tej serii, które zostały następnie podkręcone. X6800 podbito do 3,74 GHz, czyli podobnie do tego, co mi się udało, ale jednak lepiej. A inny przykładowy procesor, E6700, do 3,75 GHz. Jest tam też wzmianka, że E6600 podbito do 3,24 GHz, czyli tutaj to mi udało się wykręcić więcej. Materiał, o którym mówię, jest z listopada 2006 roku. Wtedy E6700 kosztował jakieś 2170 zł, podczas gdy X6800 aż 4265 zł. Jaki był rezultat? Podkręcony E6700, który jeszcze raz przypomnę miał zablokowany mnożnik i był dwa razy tańszy, pobił we wszystkich testach niepodkręconego X6800. A w konfrontacji z podkręconym procesorem z serii Extreme możemy mówić o remisie. Czyli za połowę można było mieć tak samo wydajnego procka. Natomiast procesor, który ja włączyłem do testów, czyli E6600, kosztował wtedy 1290 zł. Czyli wyraźnie mniej i zaraz się przekonacie, czy warto było przepłacać. Spoiler, nie.
Jednak w rzeczywistości było jeszcze gorzej niż może się wam wydawać. Otóż porównywanie E6700 do X6800 to jak porównywanie Porsche do Mercedesa. Oba warianty są drogie, jeden będzie droższy, ale i tak niewielu mogło sobie pozwolić na jakikolwiek. I tak do gry wchodzi Corto Duo E6300, czyli najsłabszy i najtańszy przedstawiciel rodziny, którego można było zgarnąć za około 750 zł, a za pół roku cena spadnie o 100 zł. Okazuje się bowiem, że z jakiegoś powodu ten kawałek krzemu był bardzo podatny na podkręcanie. I to jedynie poprzez podbijanie FSB. I tak z bazowego 1,86 GHz w kilka chwil w BIOSie można było zrobić 2,8 GHz, a to z kolei pozwalało uzyskać wyniki w testach na bardzo podobnym poziomie, jak w przypadku niepodkręconego X6800, który był przecież o wiele droższy. Znalazłem artykuł w chipie, który o tym traktuje. W Cinebenchu 9.5 niepodkręcony E6300 miał wyciskać 581 punktów, a po podkręceniu 868 punktów, czyli marginalnie mniej niż X6800. Zakładam, że po przeczytaniu takich rewelacji w prasie, ówczesny fan Intela, który kupił tego procka, poczuł się przynajmniej nieswojo i z pewnością już nigdy nie dał się nabrać na jakieś procesory dla entuzjastów. Prawda? Nadmienię, że kolejne ekstremalne procesory Intela, które miały już 4 rdzenie, na przykład QX6700, też zaczynały z ceną na poziomie $999, a taki QX6800 kosztował aż $1199. Przechodzimy do testów w grach, jednak zamiast pokazywać po kolei, jakie udało się uzyskać wyniki, zrobię to inaczej. Na głównym planie wyświetlony będzie obraz nagrany w parze z procesorem X6800 po podkręceniu, a w prawym dolnym rogu umieszczam tabelkę z wynikami reszty testowanych procesorów. Do testu wybrałem jedynie gry, które posiadają wbudowane benchmarki, które podadzą nam konkretną liczbę klatek. Gry są raczej z tych nowszych, to znaczy w kontekście testowanych procków, bo zdecydowana większość to tytuły, które nazwalibyśmy starszymi. Zdecydowałem się nie przesadzać z grami, które są czasowo bardziej odpowiednie tym układom, bo jak już wspomniałem, nie ma to większego sensu. Gwiazdka z jednym wyjątkiem. Te procesory to overkill dla wszystkich gier z tamtego okresu. Zwłaszcza, że był to początkowy okres tranzycji do Full HD i nikt nie posiadał monitorów, które miały więcej niż 60 Hz. Dodatkowo z premedytacją postanowiłem sprawdzić, jak te dziadki nie radzą sobie z nowszymi tytułami i muszę przyznać, że niekiedy byłem zdziwiony. I wy też będziecie. Do rzeczy. Aha, jeszcze tylko dodam, że wszystko odpalam w rozdzielczości Full HD. Worek testowy gier otwiera Half-Life 2, a dokładnie epizod Lost Coast. Wszystkie opcje ustawione są na maksymalne. Podkręcony X6800 uzyskuje aż 169,5 klatki. Zwróćcie uwagę, że E6600 uzyskał lepszy wynik, minimalnie, ale jednak, a potyczkę wygrywa Q6600. Po tak pozytywnym wyniku w drugim Half-Life'ie możecie pomyśleć, że mamy do czynienia z jakimiś mocarzami. No to na ochłodę World in Conflict, detale również ustawione na maksymalne. W parze z X6800 uzyskujemy średnio 28 klatek na sekundę i jest to najlepszy wynik. Zaskakująco słabo wypada za to Q6600. Jedynie 24 klatki. To był ten wyjątek, o którym wspominałem. Ta gra jest z 2007 roku i nawet w parze z grafiką, o jakiej wtedy nawet nie marzono, widzimy skromne, niespełna 30 klatek. Z ciekawości sprawdziłem, jaki uzyskam wynik na swoim blaszaku. i9-13900K RTX 2060 i 64 GB RAM. Okazało się to nie lada wyzwaniem, bo gra nie chce się odpalać w parze z prockami, które mają więcej niż 8 albo 16 rdzeń. Nie pamiętam już. W każdym razie moja i9 ma ich więcej. Pomogła nieoficjalna łatka. Wynik 236 klatek. W benchmarku Aliens vs Predator opcje graficzne ustawione na najwyższe. Rezultat to 56,2 w parze z bohaterem odcinka po OC. Chyba dobiliśmy do limitu naszej karty graficznej albo wbudowanego w grę VSync'a, bo wszystkie procesory mają praktycznie taki sam wynik. W The Talos Principle mamy do czynienia z jakąś anomalią, ale powtórzyłem te testy i wyniki się zgadzają. Więc oto one. Przy opcjach, cóż, takich opcjach jak widzicie na ekranie. Nie wiem, co one oznaczają tak szczerze. W każdym razie przy takich opcjach podkręcony X6800 uzyskuje 54 klatki na sekundę, co przekłada się na najsłabszy wynik.
Jednak to, co zastanawia, to te 74 klatki, jakie uzyskał niepodkręcony X6800. That does not make sense. I jest to wynik wyraźnie wybijający się na tle reszty. Tak jak mówiłem, anomalia. W Steep wszystkie opcje na minimum i cóż, da się grać. Średnio 34 klatki na podkręconym X6800. Ciekawy też remis E6600 i Q6600. Sniper Elite 2 wyświetla się z prędkością 109,25 fpsów na podkręconym X6800. I to przy wysokich detalach, choć da się ustawić wyższe. Potyczkę wygrywa podkręcony E6600. Ot ciekawostka. To teraz sprawdzimy trzy gry z przygodami pani archeolog. W sumie z Lary taki archeolog jak ze mnie himalaista. Widziałem Himalaję na zdjęciu. W pierwszej grze z serii pozwoliłem sobie na wysokie detale. Rezultat pod podkręconym X6800 to 113,7 fpsów. Co ciekawe, ponownie najlepszy okazuje się E6600, 117,6 klatek. W Rise of the Tomb Raider zjechałem z detalami do średnich. Najlepiej z grą poradził sobie bohater odcinka w wersji z OC, 36,69 klatek. Najsłabiej wypadł też bohater odcinka, ale bez OC. 0 klatek na sekundę, taki jest wynik ostatniej odsłony przygód Lary w parze z podkręconym X6800. Po prostu benchmark zaszyty w Shadow of the Tomb Raider nigdy nie doszedł do końca. Próbowałem wiele razy i za każdym razem gra, ustawiona na minimalne detale, w różnych momentach testu wychodziła do pulpitu. Patrząc na rezultaty innych konkurentów, prawdopodobnie mielibyśmy coś około 30 klatek. W Just Cause 2 wszystkie procesory uzyskują dobry wynik. W parze z podkręconym X6800 widzimy 56,33 klatek. Jest to najlepszy wynik, a ten najsłabszy jest o jedną klatkę z groszem gorszy i należy do Q6600. Druga odsłona Company of Heroes to zaskakująco wymagający tytuł, choć ma na karku już ponad dekadę. Detale ustawiłem najniższe jakie się dało i w parze z X6800 po OC średnia ilość klatek to zaledwie 31,94, a potyczkę wygrywa E6600, niespełna 35 fpsów. Sprawdziłem też Ghost Recon Breakpoint, choć jest to zdecydowanie nieodpowiednia gra na ten hardware. Średnio 29 klatek pod X6800 z przekręconym zegarem. Tutaj zaznaczę jednak, że te klatki nijak mają się do tego, jak gra faktycznie działała. A działała tak. Nie, to nie jest obrazek. To od razu kolejna gra, której raczej nie powinno się odpalać na takiej platformie. Godfall. Podkręcony X6800 wycisnął w tym tytule 31,1 klatek. Jest to prawie najlepszy wynik, bo 0,2 klatki lepiej wypadł Q6600. Nie ukrywam, że trochę mi głupio, ale zapomniałem włączyć nagrywanie gameplaya Duma 3 pod niepodkręconym X6800. I niestety nie pamiętam, ile tam uzyskałem klatek. Tyle rzeczy działo się dookoła, że zwyczajnie zapomniałem kliknąć w guzik record. I wtedy Polacy zaatakowali naszą bazę na Marsie. Nie mieliśmy wyjścia. Musieliśmy zbombardować ich plantację kosmicznych bananów na Jowiszu. To było w XIII wieku. Mówię, jaka prawda. Pamiętam jednak, że test w trzecim Doomie przeszedł bezproblemowo. Na podkręconym wariancie tego procka uzyskujemy 76,6 fpsów przy opcjach graficznych ustawionych na Ultra i jest to jeden z najlepszych wyników. E6600 ma iluzoryczną przewagę. Jest to wersja Dooma 3 z fanowską łatką podbijającą dodatkowo detale. Link w opisie. Alien Isolation zaskakuje. Detale średnie i w parze z podkręconym X6800 średni klatkaż to aż 102,13 klatek. Co i tak nie wystarczyło, aby wygrać, bo minimalnie lepszy okazał się E6600. 103,43 klatek na sekundę. Benchmark zaszyty w grze Arma 2 pokazuje pod X6800 z podbitymi megahercami całe 29 klatek. Ale przynajmniej detale są ustawione na najwyższe i tę rundę wygrywa właśnie ten zawodnik. Bioshock Infinite nie jest żadnym wyzwaniem dla testowanych konfiguracji. W parze z podkręconym X6800 przy najlepszych detalach graficznych uzyskujemy średnio 74,9 fpsów. Jednak najtańszy E6600 zdobył o kilka klatek więcej i wygrywa tę partię. W Ultra Street Fighter 4 detale na samej górze i wszędzie widzimy świetne wyniki. Podkręcony X6800 dobija z klatkami do 131,26, ale i tak E6600 jest lepszy, a na szczycie Q6600 163 klatek.
podkręcony X6800 całkiem nieźle poradził sobie z benchmarkiem zaszytym w grze Total War Warhammer 49,7 klatek przy detalach minimalnych. Przypominam, że to procesor z 2006 roku. Tę bitwę wygrywa jednak Q6600, który uzyskał w teście 57,3 klatek na sekundę. Dirt Rally pozwala na detal na poziomie średnim. Z podkręconym X6800 uzyskujemy 45,67 fps, a najlepszy okazał się E6600 49,98 klatek na sekundę. Ekstremalny Core 2 Duo z podbitym zegarem pokazuje w grze For Honor działającej przy minimalnych detalach aż 47,61 klatek. Jednak w tej grze czterordzeniowy Q6600 rozjechał konkurentów, uzyskując 57,31 fps. Ponieważ testujemy ekstremalnego procka, to uznałem, że ustawienia o nazwie ekstremalne będą najlepszym wyborem przy grze Batman Arkham City. Nie były. Pod X6800 z OC widzimy średnio 33 klatki na sekundę i jest to egzekwo pierwsze miejsce razem z Q6600. W symulatorze mechanika samochodowego z 2018 roku ustawiłem najniższe detale graficzne. To pozwoliło uzyskać pod podkręconym X6800 aż 54,48 klatek na sekundę. Jednak to nie ten kawałek krzemu wygrywa, bo kolejny raz najlepszy wynik uzyskałem w parze z E6600 – 56,03 fps. Chyba taka ilość gier w dodatku z różnych okresów wystarczy nam na wyciągnięcie wniosków. Cóż, muszę przyznać, że X6800 zaskoczył mnie całkiem pozytywnie. Nie twierdzę oczywiście, że jest to dobry procesor na dzisiejsze potrzeby, ale to, jak poradził sobie z niektórymi grami, które zawitają na pecety lata po premierze tego procesora, budzi respekt. Weźmy takie Alien Isolation. Jest to gra z 2014 roku i mamy 86 klatek przy detalach średnich w Full HD. Albo świeższy o rok Rise of the Tomb Raider. Także średnie Full HD i niecałe 32 klatki. Na X6800 lata po premierze cały czas dało się grać. Pod warunkiem, że gra nie spodziewała się więcej niż dwóch rdzeni. Trudno jednak nie wspomnieć o tym, że o wiele tańszy E6600 radził sobie równie dobrze, a nierzadko lepiej. Zanim zamknę temat testów w grach, muszę jeszcze wspomnieć o jednym tytule. W tym krótkim rozdziale wspomnę jeszcze o jednej grze, której w testach zabrakło, a być powinna. Nie mam na myśli Cyberpunka, którego szczerze mówiąc próbowałem tutaj odpalić, tak dla hecy. Jednak niezależnie od tego, jaki procesor był w środku, to zawsze kończyło się to, jak to gra nazywa, wypłaszczeniem. Nie mam też na myśli GTA 5, bo jak pewnie wiecie, ta gra nie lubi dwurdzeniowych procesorów i na ekranie pojawiały się glitche czy niedoczytane tekstury, więc benchmarkowanie tej gry sobie odpuściłem. Do rzeczy. Był jeden tytuł podczas pracy nad tym klipem, który mnie pokonał. I mogłem w zasadzie o tym nie mówić, ale jestem wnerwiony sytuacją, więc trochę sobie ulżę. Quake 4. Robienie testów w Doomie czy Quake'ach to w zasadzie standard. I oto mamy grę, która jest zbliżona datą wydania do daty wypuszczenia na rynek omawianego procesora. Match made in heaven, jak mawiają ludzie za wielką wodą. Quake 4 śmiga na podrasowanym silniku trzeciego Dooma, który w testach na tej platformie wypadł całkiem nieźle, więc z czwartym Quake'em powinno być podobnie. Jednak po całym dniu zmuszania czwartego Quake'a do współpracy poddałem się. A pamiętam, że w dawnych czasach wielokrotnie używałem tej gry do robienia benchmarków. Co ciekawe, w grze nie ma żadnych dem, tak jak w innych odsłonach i trzeba albo pobrać jakieś z interwebsów, albo nagrać samemu. Więc nagrałem. Przy próbie odtworzenia komunikat o błędzie. Próbowałem użyć zewnętrznego programu, który pozwala ustawić dowolne parametry i posiada wbudowane demo. I za każdym razem, a sprawdzałem kilka wersji tego programu, wyskakiwał komunikat o niekompatybilnej wersji dema. Ten sam program pozwala też użyć swojego dema, więc nie powinno być problemu z kompatybilnością, bo demo sam nagrałem na tej konkretnej wersji Q4. I kiedy już witałem się z gąską, pulpit i komunikat z błędem. Wtedy dotarła do mnie taka myśl. Kiedy ta gra pojawiła się na świecie, to po jej odpaleniu widniało tam m.in. takie oto intro. Ale od jakiegoś czasu doszła jeszcze jedna animacja. Przyznaję się bez bicia, nie jestem fanem Bethesdy. Z góry wychodzę z założenia, że jeśli mogli coś zepsuć przy dodawaniu tego intra, to pewnie to zrobili. Ale pobrałem wersję demonstracyjną gry z czasów przedbethesdowych
nagrałem demo i przy próbie wczytania zapisu z rozgrywką rezultat był taki sam. Błąd. W takiej sytuacji moje podejrzenia padły na Microsoft, a dokładnie na Windowsa 10. Zaznaczę jeszcze, że gra działa normalnie przy najlepszych ustawieniach, więc problemem nie jest to, że gra nie chce się odpalić po W10 przy takiej, a nie innej wersji sterownika czy samej gry. Problemem jest tylko kwestia benchmarku, a dokładnie odtworzenia dema z przebiegiem rozgrywki. Więc choć chciałem zwalić całą winę na Bethesdę, to uczciwie trzeba przyznać, że to wcale nie musi być ich wina. I trudno jest mieć pretensje do Microsoftu, że jakiś komponent gry, która wyszła w czasach, kiedy najnowszym wydaniem okienek była wersja XP, nie działa pod jedną z nowszych edycji. X6800 to dziwny procesor. Taka jest konkluzja. Dziwny, bo choć wydajny, jak na swój czas, to pierwszy lepszy Core Duo, który pojawi się chwilę później i to z zablokowanym mnożnikiem, mógł być podkręcony do wartości, które pozwalały mu konkurować z tym horrendalnie drogim kawałkiem krzemu. I tak, wiem, że procesory dla entuzjastów to procesory dla entuzjastów. Dla ludzi, którzy nawet przez chwilę nie będą bawić się takim prockiem z jego domyślnym taktowaniem i którzy świadomie kupowali te procesory, nawet jak na rynku były już tańsze i lepsze, bo oni nie kupowali ich po to, aby grać w gry, a po to, aby tańczyć walca z odblokowanym mnożnikiem. Trudno jednak mówić o X6800 bez wspominania o jego wysokiej cenie, która utrzymywała się latami. Z drugiej strony, czy można oceniać smak jabłka po wygórowanej cenie, jaką rzucił rolnik? Cena nie powinna wpływać na to, czy owoc będzie nam smakował, czy nie, ale w tym przypadku nie wiem, czy przełknąłbym takiego Cortlanda bez zakrztuszenia się. Bierzcie też pod uwagę, że ja nie testuję tego procesora w 2006 roku. Nie zapłaciłem za niego 4500, a było to albo 2, albo 5 zł. Nie mogę sobie przypomnieć, ale płaciłem jedną monetą. Po prostu kupiłem okazyjnie, ale nawet bez szukania okazji, no ale drogo, można go zdobyć za... 140 zł to najtańsza oferta. Rozumiem, że to ze względów kolekcjonerskich, bo nie ma ich na rynku nie wiadomo ile. No ale nawet te 140 zł nijak mają się do ponad 4000 zł, jakie musiał wydać ktoś w tamtych czasach. Sam niedawno wydałem na procesor z wyższej półki 3500 zł, ale jestem przekonany, że będę męczył ten układ przynajmniej tak długo jak ten poprzedni. Czyli był to zakup, odważę się to stwierdzić, na dekadę. Core2 Extreme X6800 już rok po premierze był delikatnie mówiąc nieświeży. Pomijając fakt, że 3500 dzisiaj to nie to samo 3500 co w 2006 roku. Podsumowując, jeśli szukacie dobrego, mocnego dwurdzeniowca, to raczej nie rozglądajcie się za X6800, bo nawet znany i lubiany E8400 osiągnie lepsze rezultaty i nie trzeba do niego posiadać płyty za nie wiadomo ile, i aby nie być gołosłownym. Wyniki E8400 w Cinebench R15 to 163 punktów bez OC, podczas gdy X6800 miał zaledwie 138 punktów. Dopiero po podkręceniu, jakie zaprezentowałem, mamy do czynienia ze skromną przewagą nad E8400, 172 punktów. To dla porządku sprawdźmy, gdzie uplasuje się E8400 po podkręceniu, a pomoże mi w tym baza na stronie HWBOT. Według informacji, jakie tu znajdziemy, ten układ na wietrze kręci się średnio do 4,2 GHz. Jeśli teraz sprawdzimy, jakie wyniki uzyskali użytkownicy tak podkręconych E8400 w Cinebenchu R15, to okaże się, że jest to coś w okolicy 206 punktów, czyli o wiele lepiej niż podkręcony do 3,6 GHz X6800. A to nie jest byle jakie OC, bo to przyrost MHz o niespełna 24%. Nasz bohater wypada więc słabo, jeśli jednak chcecie pobawić się w podkręcanie i szukacie jakiegoś kadeta, na którym podszlifujecie swoje umiejętności, może planujecie zabawę ciekłym azotem, to w takim scenariuszu ten kawałek krzemu może być dobrym typem. Bo raz, że jest już dzisiaj tańszy, ma odblokowany mnożnik i jak już wspomniałem, pozwoli na całkiem niezłe OC, więc jest to świetny kandydat, na którym można się tej sztuki nauczyć. W tym materiale to już wszystko. Jak zawsze dziękuję wszystkim ochotnikom, którzy przeczytali cytaty w filmie, a chętnych zapraszam do kontaktu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.